Witam Was na kolejnych warsztatach biblijnych Kościoła Nowego Przymierza. Jesteśmy w takim bardzo skromnym gronie. Jest ze mną Małgosia i Mariola. Akurat tak się złożyło, że obydwie miałyście niedawno chrzest. Jakbyście chcieli zobaczyć, można to znaleźć na naszym kanale YouTube. Porwanie Kościoła jeszcze nie nastąpiło, także ta niska frekwencja tutaj nie jest z tym związana, a z rajdem polsko-węgierskim, że większa część młodzieży i naszego Kościoła, część naszej redakcji, no dzisiaj właśnie jest w środku tego rajdu, także pozdrawiamy Was, jeśli nas słyszycie. No i stąd takie braki kadrowe mamy. Temat, który wziąłem dzisiaj, to dalsza część porwania Kościoła. Pierwszą część też możecie znaleźć na naszym kanale, w tym dziale warsztaty biblijne pod tytułem Porwanie Kościoła. Zakończyłem takim pytaniem, można powiedzieć, że z tej sytuacji, w której świat się dzisiaj znajduje, a jak wiemy, po tej Nicei znalazł się jeszcze dalej w tej sytuacji, można tak powiedzieć, wiemy, że tych zamachów nie będzie mniej, tylko coraz więcej, że ten cały proces, który został uruchomiony jesienią zeszłego roku, kiedy zarówno pani kanclerz Merkel, jak i papież Franciszek stwierdzili, że Europa to jest najlepsze miejsce dla uchodźców ze świata islamskiego. Powiedzieli, zapraszamy, przyjmiemy wszystkich. No to miliony ruszyły i mamy to, co mamy. Tak jak powiedziałem, będzie gorzej. Warto zwrócić uwagę, dzisiaj kiedy tu szedłem do Was, na ścianie takiej nowoczesnej naszego nowego lubelskiego teatru już jest, wisi jak gdyby taka za pomocą świetlnych iluminacji flaga Francji. Już tu oczywiście to było przewidziane, że będą jakieś marsze, jakieś odezwy, jakieś tam słowa i tak dalej. Ja przypominam tylko, że tę iluminację świetlną zarządziły władze lewackie, władze Lublina, te same, co razem z księdzem Dostatnim, razem z księdzem Wiśniewskim, którego Marian Kowalski nazwał słusznie idiotą w sutannie. Może słusznie, to nie do końca, bo myślę, że to jest zwodziciel w sutannie, tak jak i oczywiście papież Franciszek, że ci ludzie jeszcze kilka tygodni temu, mówię, razem lewackie władze i razem księża Kościoła katolickiego zorganizowali taki sabat przy pomocy środowiska Gazety Wyborczej, gdzie nas przekonywali, że właśnie imigracja to jest taka normalna sprawa, że w całym świecie wszyscy emigrują, no to przecież nam się też nic wielkiego nie stanie, że powinniśmy tu jak najlepiej przygotować chlebem i solą, witać tych wszystkich ludzi, którzy, jak wiemy, no tak naprawdę w dużej części chcą zniszczyć naszą cywilizację i upodobnić ją do tego swojego islamskiego raju, z którego właśnie uciekają, nie? Ja tylko myślę, że oni trochę mają taką słabą logikę, bo jak zrobią nam ten raj, z którego uciekają, to gdzie będą uciekać? Z powrotem do siebie, czy może na Antarktydę? Nie wiem, warto by, żeby pomyśleli. No, ale wracamy do naszego tematu. Świat rzeczywiście coraz bardziej znajduje się, wszyscy to widzą, w jakimś przełomowym momencie historii. Znowu w jakimś takim momencie podobnym do wojen światowych, a może i gorszym. I dlatego z tej sytuacji jest wyjście albo takie właśnie, jak mówiliśmy ostatnio, czyli koniec, rozpoczynający się właśnie porwaniem Kościoła, albo nastąpi jakieś otrzeźwienie cywilizacji zachodniej i tak jak wahadło historii tak sobie się buja, to od tego bezbożnego lewactwa wróci przynajmniej w kierunku normalności i wtedy jeszcze jakoś ten świat będzie mógł pociągnąć. Dlaczego myślę, że to ma związek ze stanem moralnym ludzkości? Otóż, kiedy mowa jest o końcu cywilizacji i o porwaniu Kościoła, Biblia przypomina nam czasy Noego lub Lota. Możemy otworzyć Ewangelię Mateusza, 24 rozdział. Ewangelia Mateusza, rozdział 24, od 37 wersetu czytam. Albowiem jak było za dni Noego, tak będzie przyjście Syna Człowieczego.
bo jak w dniach owych przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do tego dnia, gdy Noe wszedł do arki i nie spostrzegli się, że nastał potop i zmiótł wszystkich, tak będzie i z przyjściem Syna Człowieczego. Wtedy dwóch będzie na roli, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. Żeby nie było, że to jakiś seksizm czy szowinizm męski, no to jest i coś dla feministek, nie? Dwie mleć będą na żarnach. No to jednak są te feministyczne elementy, znaczy takie te seksistowskie, bo tu mężczyźni ciężko pracują na roli, a kobiety ciężko pracują w domu, nie? No, cóż wam poradzę, no nie ja wymyśliłem. Dwie będą mleć na żarnach, jedna będzie wzięta, a druga zostawiona. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia Pan wasz przyjdzie, a to zważcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której porze złodziej przyjdzie, czuwałby i nie pozwoliłby podkopać domu swego. No, na tej podstawie też mówię, że ci, którzy dzisiaj mienią się pasterzami Europy, biskupi katoliccy, wielu pastorów, którzy też przyłączają się do witania muzułmanów i zapraszania. Oczywiście papież Franciszek jako czołowy prowodyr tego towarzystwa nie są dobrymi gospodarzami, nie są dobrymi pasterzami, ponieważ oni nie czuwają, żeby nie dopuścić złodzieja czy wilków do tego, żeby rozszarpywały stado, które jest im powierzone, tylko wręcz przeciwnie, zapraszają. A to wiedzcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której porze złodziej przyjdzie, czuwałby i nie pozwoliłby podkopać domu swego. To jest dobry gospodarz według Jezusa. Normalny znaczy się. Dlatego i wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie. Sporą część poprzedniego spotkania poświęciliśmy właśnie temu zagadnieniu wyznaczania tych dat. No tu po raz kolejny mamy jasną przesłankę, że tej godziny, czyli dokładnie, bo godzina to już jest dokładne wyznaczenie, że tego czasu dokładnie się nie da wyznaczyć i lepiej nie próbować. Ale zacząłem od tego porównania do dni Noego. Dlaczego ono jest tak ważne? Ponieważ można się zapytać, no dlaczego Bóg zesłał potop? Oczywiście nie chcę dzisiaj tego tematu szczegółowo poruszać, także musicie zaufać mojej wiedzy, jak chcecie. Sprawdźcie sobie pierwsze rozdziały Księgi Rodzaju, Księgi Genezis, czy pierwszej Księgi Mojżesza, jak tam różne nazwy są. Przeczytajcie sobie, zobaczycie to. Ogólnie można powiedzieć, że po buncie Ewy i Adama przeciwko Bożemu nakazowi, że ze wszystkich drzew możecie jeść, tylko z tego jednego nie ruszajcie, nie? Grzech przyszedł na świat i ludzkość w bardzo szybkim tempie, owszem, rozmnożyła się fizycznie, bo już było bardzo dużo ludzi, to się udało, ale poziom moralny tak spadł, że ludzie uczciwi, a Noe się do takich zaliczał, nie było ich wielu, było ich kilkoro, można powiedzieć, płakali przed Bogiem, widząc zepsucie otaczającego świata. I wtedy Bóg postanowił, że zmiecie ten świat i spróbuje od nowa budować od tych uczciwych ludzi. To i dzisiaj się tak myśli, że jakby tylko, wiecie, no sami uczciwi ludzie się zebrali i zbudowali tutaj piękne królestwo, no to było fajnie. Nie, ten plan jużśmy ćwiczyli. Potop miał to pokazać, że owszem, rzeczywiście Bóg zmiótł tych wszystkich ludzi absolutnie bezbożnych, którzy w ogóle nie szukali nawet rozwiązania swojego moralnego problemu, uratował te 8 osób, powstała nowa ludzkość z tych 8 osób, ale znowu zaczęła upadać moralnie, bo grzech niosła w sobie. Ale wróćmy do Noego. Ten świat już był, można powiedzieć, dojrzały do wylania Bożego gniewu, którym był ten pierwszy potop. Bóg dał rozwiązanie. Tym rozwiązaniem była arka. Arka przez długi czas budowania, no, była w budowie, nie była skończona. Ale z jednej strony świat coraz bardziej moralnie upadał, z drugiej strony arka coraz bardziej była gotowa do tego zadania, do którego została przeznaczona. I kiedy przyszedł ten dzień, świat żył tak, jak gdyby nigdy nic. Jedli, pili, żenili się i tak dalej. A Noe wtedy wszedł do arki,
Bóg zatrzasnął drzwi i rozpoczął się potop. Dzisiaj analogia jest dokładnie tak sama, taka sama. Tą arką jest Chrystus, do którego możemy się schronić. Każdy, kto wie, że jest grzesznikiem, że czeka go gniew Boży, kiedy by wpadł w Boże ręce, kiedy by stanął na sądzie, to nie czeka go żadne tam ważenie na wadze, tu dobre uczynki, tu złe, tylko rozerwanie na strzępy w gniewie. Bo na to zasługuje każdy grzesznik, każdy z nas. Ja, ty, obie moje towarzyszki. Także tu nie ma między ludźmi żadnej różnicy. To Jezus, Bóg wcielony, przyszedł na ziemię, przeżył bezgrzeszne życie. I pod jego koniec, pamiętacie jego modlitwę w Ogrójcu, kiedy się modli, mówiąc: Ojcze, jeśli to możliwe, oddal ten kielich ode mnie. Ale nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie. Jezus przeszedł bezgrzeszne życie, a sam poniósł należną nam karę. Aby teraz każdy, tak jak wtedy do Arki Noego, mógł się schować, Bóg zatrzaskuje drzwi i jest potop, jest gniew Boży, ale ci ludzie, którzy są w Arce, są wolni. Ci, którzy wezwą Jezusa przez Boga Ojca, są wyrwani z ciemności, przeniesieni do Królestwa Jezusa, do Kościoła Jezusa Chrystusa, nie Kościoła jako budynku, nie Kościoła jako organizacji, tylko Kościoła jako ciała Chrystusa, jako wszystkich wierzących od czasu zesłania Ducha Świętego do czasu tego właśnie porwania Kościoła, o którym mówimy, którzy kiedyś w swoim życiu zawołali: Jezu, zbaw mnie, Jezu, ratuj. Także dlatego odwołuję się do tych dni Noego, bo sytuacja dzisiaj jest podobna. Świat uległ fascynacji złem. Już Bóg to jest praktycznie coś, co ogranicza, coś, co w ogóle jest niepotrzebne, a już coraz głośniej mówi się, że Bóg to jest ten, który jest winien naszych nieszczęść, bo na psychologii przecież mówi, no jakby nie wyrzuty sumienia, to by ludzie takie czyste sumienie mieli, że normalnie jak po proszku Ariel czy jakiś innym. No tak właśnie was tam uczą. No i tam już nie będę o nauce, to wystarczy, nie? Nie będziemy o niej się rozwijać. Także w każdym razie rośnie coraz większa nienawiść do Boga Biblii. Do Boga tych, którzy jeżdżą slalomem po Nicei i miażdżą około 200 osób. Oczywiście jeszcze część żyje. W tym kilkudziesięcioro dzieci. To nie, to jest dobrze. To jest dobry Bóg. Ale Bóg chrześcijan to jest największa zaraza. I trzeba wszystkich bronić. Jeśli tylko gdzieś w jakiejś szkole, to szczególnie w Stanach Zjednoczonych widać, ile tych procesów teraz tam jest, nie? Że ktoś tylko powie, zacytuję Jezusa. Zapraszam do obejrzenia filmu Bóg nie umarł 2. Bardzo pięknie jest to tam przekazane. W Europie Zachodniej to samo. Wszystko można, tylko nie Biblia, tylko nie chrześcijaństwo. Nawet w takich głupich rzeczach jak nazwa świąt, Christmas i tak dalej. To już też przeszkadza. Ale też na przykład u nas to nie tylko nie trzeba daleko szukać, bo na przykład u mnie na uniwersytecie miałam taki incydent, kiedy wykładowca, zaciekły ewolucjonista, po prostu wyśmiewał się z kreacjonizmu, z poglądu, że właśnie, że to Bóg stworzył świat, że Bóg jest stworzycielem i że Jezus jest naszym zbawicielem. Po prostu kpił z tego i twierdził, że bycie kreacjonistą jest kompromitacją dla naukowca. No, pogada z Bogiem, no to zmieni zdanie, ale to już nie wiem, czy mu coś pomoże. W każdym razie, w każdym praktycznie sklepie zachodniej Europy jest specjalna półka dla żywności związanej z wierzeniami religijnymi muzułmanów. To się jakoś tak nazywa. Halel, czy jakoś tak. Ja nie wiem, bo ja się tam nie tego. I to można, ale nazwanie świąt Christmas to nie można jednocześnie. Także pokazuje tylko przykład tej dysproporcji i że cały ten impet antyreligijny, antyfundamentalistyczny nie będzie przeciwko prawdziwym tym fundamentalistom religijnym, którzy zagrażają ludzkości, ale przeciwko chrześcijanom. Ale my powoli wróćmy do naszego tematu porwanie Kościoła. W czasach tuż przed nim chciałem, żebyście wiedzieli, że będą dokładnie dwa rodzaje Kościoła. Możemy o tym przeczytać w Księdze Apokalipsy. To jest 3 rozdział, wersety od 7 do 11. A do anioła zboru, czyli Kościoła w Filadelfii, Filadelfia to jest miłość braterska, napisz.
To mówi święty prawdziwy, ten, który ma klucz Dawida, ten, który otwiera, a nikt nie zamknie, i ten, który zamyka, a nikt nie otworzy. Znam uczynki twoje. Oto sprawiłem, że przed tobą otwarte drzwi, których nikt nie może zamknąć. Bo choć niewielką masz moc, jednak zachowałeś moje słowo i nie zaparłeś się mojego imienia. To jest Kościół pierwszy, który będzie w tym czasie tuż przed porwaniem Kościoła. Dlatego tak myślę, ponieważ 11 werset, ostatni do tego Kościoła. Przyjdę rychło, trzymaj co masz, aby nikt nie wziął korony twojej. I wcześniej, ponieważ zachowałeś nakaz mój, by przy mnie wytrwać, przeto ja zachowam cię w godzinie próby, jaka przyjdzie na cały świat, by doświadczyć mieszkańców ziemi. Ewidentnie widać kontekst eschatologiczny, globalny, nie miejscowy, gdzieś tam, wiecie, w okolicach Jerozolimy coś się stanie i tak dalej. Chodzi o wyraźnie cały świat. Nie? I mowa jest o przyjściu Chrystusa, który ma no, z tym Kościołem też się tu rozliczyć. Oczywiście tu jest w sposób pozytywny. Czyli mamy ten Kościół, który jest w czasach ostatecznych. Ma on kilka cech. No, pierwsza taka jasna, jest to Kościół po mierząc takimi ludzkimi kryteriami, stosunkowo marginalny. Niewielką masz moc. To nie jest centralna siła religijna tego świata. Niewielką masz moc. Ale oczywiście ma dwie inne, kolejne dwie cechy. Po pierwsze, zachowałeś moje słowo. Dlatego na każdym praktycznie programie, każdego, kto trafił tutaj po raz pierwszy, zachęcamy, wyślemy ci za darmo Słowo Jezusa, czyli Nowy Testament, byś sam przeczytał, o co w tym wszystkim chodzi. Także i dzisiaj też jest dla was ta oferta aktualna. Jest to Kościół, który zachował moje słowo, czyli jest wierny Nowemu Testamentowi i nie zaparł się mojego imienia. To Jezus mówi do Kościoła, czyli nie zaparł się imienia Jezusa. Nie powiedział, że no teraz owszem, zbawienie jest także poza Jezusem, także w innych religiach, w religii pokoju, tej właśnie, tej pokoju z Nicei, to tam najbardziej i tak dalej. Nie, to jest Kościół, który mówi tylko w Jezusie jest zbawienie. Bo tak jak powiedziałem, cały świat jest w grzechu, a tylko Jezus umarł za nasze grzechy i udowodnił, że Jego ofiara została przyjęta przez zmartwychwstanie, które z kolei można udowodnić historycznie. Tym z was znowu, którzy jesteście po raz pierwszy, chętnie wyślemy książkę w PDF-ie, która też oczywiście za darmo, która analizuje historyczne okoliczności zmartwychwstania, że zmartwychwstanie jest najlepszą, satysfakcjonującą rozum współczesnego człowieka, także z koncepcją wyjaśniającą tajemnicę pustego grobu. Także jeśli ktoś z was jest zainteresowany, to nie mówcie jak tacy współcześni agnostycy, którzy chlubią się tym, że ja tym chętnie uwierzył, ale nie można niczego sprawdzić, no to nie będę wierzył i dalej będę robił to, co mam ochotę i tak dalej. Także nie mówcie, że nie można. Można sprawdzić. Bóg dał dowody swojej ingerencji w świat, ten świat ludzkości. Bóg dał dowody potwierdzające autentyczność misji Jezusa, potwierdzającą Jego tożsamość, Boga wcielonego. Także nic nie mamy na swoją wymówkę, nic jako ludzkość. Wolałbym, żebyś i ty nie miał nic fałszywego na swoją wymówkę i żebyś no, naprawdę sprawdził fakty. Czyli książka Zmartwychwstanie czeka na ciebie, jeśli chcesz podjąć to wyzwanie. Pisz do nas, zaraz ci wyślemy. Także mamy Kościół, który jest słaby, jeśli chodzi o tę niewielką ma moc, jeśli chodzi o normy tego świata, czyli nie jest to czołowa instytucja religijna, ale jest to Kościół wierny Słowu Jezusa, czyli wierny Nowemu Przymierzu, Nowemu Testamentowi i który nie zaparł się jedyno zbawczego imienia Jezusa. Taki Kościół mamy zarysowany w dniach ostatecznych i jeszcze jest ciekawostka, że ten Kościół ma drzwi otwarte. Drzwi otwarte zawsze znaczyły drzwi otwarte do służby, że on rzeczywiście ma pole misyjne przed sobą i jest, i odnosi w tym sukcesy. Chociaż jest mały, to odnosi sukcesy misyjne.
ale zaraz potem jest drugi kościół. A dokładnie nazwa tu jest taka ciekawa. O ile wcześniej jest to słowo eklezja, czyli wywołani i zgromadzeni, tak teraz w 9 wersecie mamy nazwę kościoła nieco inną. Oto sprawię, to jest dalej do tego kościoła, tego powiedzmy dobrego, tak jak się dzieciom tłumaczy, dobry i zły, to właśnie do tego dobrego kościoła Jezus mówi, oto sprawię, że ci, i uwaga, z synagogi szatana. O, teraz wszystko, Żydzi, tak, to wszystko Żydzi, zawsze to mówiłem, Braun mi też to mówił i Michalkiewicz też powtarzał. No, czytajmy dalej. Oto sprawię, że ci z synagogi, czyli z kościoła szatana, jeszcze zanim przejdziemy dalej, no to kim jest szatan? W księdze Apokalipsy zaczyna on, kiedy się wcieli, przyjdzie na ziemię wcielony, zaczyna być jak nazywany? Antychrystem. Czyli mamy kościół Chrystusa, stosunkowo nieliczny, słaby, kryteriami tego świata mierząc, wierny słowu Jezusa, wierny imieniu Jezusa, że tylko w Jezusie jest zbawienie. I to jest kościół Chrystusa. Ale równolegle już działa, w czasach ostatecznych przynajmniej, nie wiemy, czy wcześniej tu nie jest opisana, kiedy ta synagoga szatana powstała. No, być może któryś z apostołów ją założył. Ja pamiętam, Marian Kowalski wymyślił coś takiego o apostolskim kościele w Lublinie. Szczególnie zobaczył jego emanację, kiedy poznał biskupa lubelskiego Życińskiego. Mówił, oż toż to na pewno jest kościół świętego, ale Judasza. Także być może coś na rzeczy w tym jest. W pewnym sensie jest to kościół apostolski. Tylko się apostołowie niektórym mylą. No ale wróćmy. Oto sprawię, że ci z synagogi szatana, czyli z kościoła antychrysta, tłumacząc to już na bardziej zrozumiały język, no, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, lecz kłamią. Zobaczcie, że akurat ta synagoga Judasza, ona nazywa, się odwołuje do Izraela w jaki sposób? Mówi, oto nasi starsi bracia. Nie? Czyli oni mówią, że oni są braćmi. Braćmi, no to, czyli to jest to powinowactwo jakieś krwi, nie? Czyli takie etniczne, tak się rozumie tutaj to braterstwo, szczególnie w kontekście właśnie Żydów. Czyli oni się podają za mających bezpośrednie związki bracia, czyli związki pokrewieństwa z Żydami, podczas kłamią. Żaden z nich, a przynajmniej większa część, absolutnie nie są etnicznymi Żydami, bo tu o etnicznych Żydach jest. Oto sprawię, że Kościół Antychrysta będzie się podawał za Żydów, a będzie się składał z narodów pogańskich i tak dalej. Także widzimy, że jeden przyjechał z Argentyny, nie? Także oto sprawię, że ci z synagogi Antychrysta, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, lecz kłamią. Oto sprawię, że będą musieli przyjść i pokłonić się Tobie do nóg i poznają, że ja Ciebie umiłowałem. I tak dalej, i tak dalej. Możecie sobie to doczytać. To jest 3 rozdział, 7-11 wersety. Pokazuje tylko, że przed przyjściem Jezusa po swój Kościół będą dwie organizacje religijne, można powiedzieć, które będą używały imienia Jezusa. Jedna będzie prawdziwa, to jest ten Kościół stosunkowo słaby, biorąc ludzkie kryteria pod uwagę, ale wierny Słowu Bożemu, wierny imieniu Jezusa. I drugi, tu przez kontrast, jakbyśmy szerzej, ta synagoga szatana pojawia się jeszcze w innych fragmentach Księgi Apokalipsy, pokazuje, że ona zwalcza Kościół właśnie ten prawdziwy, prześladuje. Także widzimy drugi Kościół, który też jest Chrystusa, tylko z takim przedrostkiem antychrystusa, czyli Kościół antychrysta, który też oczywiście mówi, że jest prawdziwy, jest potężny i gnębi Kościół Chrystusa. Taki scenariusz mamy zarysowany, jeśli chodzi o Kościół czy kościoły w czasie przyjścia Jezusa. Oczywiście on jest jeszcze bogatszy, ale kiedy mam się zmieścić w kilkadziesiąt minut, no nie mogę o wszystkim powiedzieć, choć może bym i chciał. Chcę tylko powiedzieć, że tak jak tu już widzimy taki przedsmak tego, pomimo tego, że Kościół Jezusa jest słabszy pod względem takim światowym,
to on nie zostanie pokonany, tylko wręcz przeciwnie. To te obszczymurki z synagogi szatana przyjdą, przynajmniej część z nich, i będą musieli paść przed tym kościołem, przed prawdziwym kościołem Chrystusa. I chciałem jeszcze, żebyśmy z Ewangelii wspomnieli taki fragment, który często jest znany, szczególnie katolikom, Mateusz 16:18. A ja ci powiadam, że ty jesteś Piotr i na tej opoce zbuduję kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go. Zaraz przejdziemy do tego budowania Piotra, Judasza i tych spraw. Chciałem tylko pokazać, że kościół, o którym tu mowa, choć będzie w konflikcie z piekłem, z królestwem piekła, z jakim, może nie z królestwem, bo to by, z księstwem piekła, bramy piekielne, z jakimś obszarem piekła, którego w jakiejś jest w walce, w konflikcie, nie przemoże, nie zwycięży. Czyli że Kościół Jezusa Chrystusa, prawdziwy Kościół Jezusa Chrystusa dotrwa do końca. Nie mamy się czego obawiać. Oczywiście część z nas zapewne zginie. Wielu chrześcijan dzisiaj ginie, przecież mordowana, szczególnie przez wyznawców właśnie religii pokoju. To jest fakt. To o tym Jezus mówił i do tego jeszcze wrócimy, mówiąc o ucisku. Bo to jest bardzo ważny czynnik. To Kościół, jako to zjawisko żyjących chrześcijan, żyjących uczniów Jezusa, którzy niosą Jego Ewangelię, przed którymi otwarte są drzwi do końca, do samego końca otwarte są drzwi do służby, pomimo przeciwności nie zostanie pokonany. To chciałem, żebyśmy pamiętali, bo to jest dla nas no, bardzo taka optymistyczna nowina, żebyśmy się nie bali, że tutaj nastąpi koniec Kościoła. Nie, nie nastąpi, bo sam Jezus to obiecał. A teraz jeszcze tylko taka dygresja o tym Piotrze, o poce i Kościele. O jakim Kościele jest tu mowa? O czyim Kościele jest tu mowa? O Kościele Chrystusa. Czy to jest Kościół jakichś ludzi? To jest bardzo ważna obserwacja. Zobaczcie, to jest Kościół mój. Kościół Jezusa. To jest Kościół Jezusa. Jezus jest jego właścicielem, a nie jacyś ludzie. W Kościele katolickim mówi się, to jest prawdziwy Kościół, bo my mamy jakąś sukcesję. To znaczy Józek wziął za rękę Stasia, a tamten Wacka i się im przeniosło coś. I oni są prawdziwym, to jest ich kościół, ich prawdziwy, apostolski i tak dalej, bo oni się za ręce trzymają. Oczywiście symbolicznie, bo to już wiecie, no, większość to tam dawno pomarła i tak dalej. To jest Kościół Jezusa, nie ludzi, nie biskupów, nie jakiejś organizacji, nie ludzkości całej, jak tam będzie taki kościół kiedyś zjednoczonej ludzkości. To jest Kościół Chrystusa. Tylko wtedy możemy mówić o Kościele, jeśli on jest związany z Chrystusem. Jeśli Kościół, jeśli jakaś organizacja religijna wyrzeka się Chrystusa, przestaje należeć do tego zbioru Kościół mój. No bo wyrzekła się Chrystusa. O tym wam już mówiłem, jak w czasie reformacji katolicyzm się zebrał radzić, co zrobić z Ewangelią, jak zbawienie można osiągnąć. Czy tylko przez wiarę w Chrystusa, jeśli się wezwie Jego imienia, czy także przez sakramenty, czy także przez uczynki, czy także przez członkostwo w organizacji. No i niestety odbiło im, wybrali tą drugą wersję. Ale to kiedy indziej, no, możecie sobie zobaczyć na innym moim jakimś wykładzie, albo samemu doczytać, co zrobił Sobór Trydencki w dekrecie o usprawiedliwieniu. Dlatego mówimy, że od tamtej pory Kościół katolicki przestał być Kościołem Jezusa Chrystusa, bo wyrzekł się jego Ewangelii o darmowym zbawieniu, tylko i wyłącznie w Chrystusie. To, co robi dzisiaj papież Franciszek, opowiadając, że jak ktoś nie będzie przyjmował muzułmanów, to nie wejdzie do Królestwa Bożego, albo później kiedy indziej opowiada, że wierz w cokolwiek, każdy po swojemu, to też dobrze, a ateiści to też, możesz nic nie wierzyć, tylko bądź dobrym człowiekiem. Wszystko to on wam tam opowiada, te różne bzdety, wszystko to wyrosło właśnie na odrzuceniu jedynej prawdziwej Ewangelii Jezusa Chrystusa, że tylko w nim jest zbawienie, tylko w tym imieniu. Koniec, kropka. W każdym razie
przeczytajmy ten fragment w nieco szerszym kontekście, bo tu właśnie wszyscy mówią, ty jesteś Piotr, na tej opoce, czyli na Piotrze, zbuduje Kościół, mu Kościół jest zbudowany na Piotrze, papież ma na imię Franciszek, ale on jest tam następcą Piotra, to już tam wszystkim nie przeszkadza, mają jakieś tajemne związki i takie tam dyrdy mały sobie oplatają, a przeczytajmy, jak sprawy się mają w Biblii. Dlatego wam wysyłamy Nowy Testament, bo jak ktoś sam przeczyta, to naprawdę oleju mu w głowie tyle przybywa, że przestaje wierzyć w te durnoty ludzkie. Dlatego to była księga zakazana. Całkiem do niedawna. Zdaje się, że jeszcze w XIX wieku w niektórych krajach nie można było czytać Pisma Świętego, a jakbyście zobaczyli w Polsce, to jeszcze za mojej młodości, jak ktoś miał Pismo Święte, to mówili, że to z kociej wiary jest, bo porządny katolik to Pisma Świętego nie czyta. Teraz też tak mówią. No już, no widzicie, nic się nie zmieniło tutaj wielce. Pokazuję wam, że to nie jakieś czasy sprzed 500 lat. To jeszcze 30-40 lat temu tak było. Ja pierwszy raz Pismo Święte na oczy widziałem dopiero w liceum. Zmarł dziadek kolegi i nikt nie chciał, wszystko tam wzięli po nim, ale on czytał Biblię. Jeden w całym Biłgoraju. Jeden. No i nikt nie chciał tego Nowego Testamentu. No to ten kolega przywiózł. No to jak on przywiózł? No to ja mówię, wreszcie mam. To jest to, czego szukałem. Przeczytam to, znajdę te bajdy, wykażę sprzeczności, obalę i nie będzie się już ludzkość zbawi od zajmowania się tymi głupotami, które są w Nowym Testamencie. Wiecie, jak się kończą takie zapowiedzi? Każdy ateista to ćwiczył. Także, o właśnie, śmieje się Mariola, zobaczcie jej świadectwo, także na chrzcie to właśnie o tym też mówi. My wracamy teraz właśnie do tego fragmentu w szerszym kontekście. Chrystus pyta swoich uczniów, za kogo mnie macie? I jako jedna z odpowiedzi, a odpowiadając, Szymon Piotr rzekł, czytam 16:16 z Mateusza. Tyś jest Chrystus, Syn Boga żywego. A Jezus odpowiadając, rzekł mu. Rzadko się zdarza taka pochwała. Często to go rugał za te jego wypowiedzi. Tym razem Jezus do niego mówi tak. Błogosławiony jesteś między... Błogosławiony jesteś między chłopami, Szymonie, synu Jonasza, bo nie ciało i krew objawiły ci to. Zobaczcie, coś się wydarzyło. Jezus mówi, jesteś szczęściarzem. Nie twój pusty rozum ci to wydedukował. Nie sam z siebie wyszedłeś z tą prawdą, którą przed chwilą powiedziałeś. Nie ludzie ci to powiedzieli. Nie powtarzasz za kimś. To sam Ojciec objawił ci to. Ten, który jest w niebie. Co ci objawił? Tyś jest Chrystus, Syn Boga żywego. To objawił mu Bóg Ojciec, za to go chwali Jezus i właśnie w tym kontekście mówi, ty jesteś Piotr i na tej opoce, dokładnie jeśli jakbyście w greckim sprawdzili, to ty jesteś kamyk, Petros, tam jest S na koniec, który pokazuje, że to jest coś malutkiego, pył, ty jesteś pyłek, nic nieznaczący, a na tej Petrze, na Petra, na tej skale, zbuduję Kościół mój, nie ludzki, mój. Na czym? Właśnie na tym wyznaniu, na tej opoce. Ty jesteś Chrystus, Syn Boga żywego. Proste jak dróg, wystarczy czytać z kontekstem. W każdym razie to, co chciałem dla naszej dyskusji przypomnieć, to, że Kościół Jezusa Chrystusa nie zostanie pokonany, pomimo tego, że świat będzie się chylił ku upadkowi. Tak samo jak Arka Noego stała sobie spokojnie dookoła, możecie, fajnie to nawet przedstawia ten film Noe, nie pamiętam tytułu, nie? Ale tam znany jest dosyć, ostatnia taka wielka superprodukcja, dość dobrze zrobiona. Ta Arka sobie stoi, świat ulega zepsuciu, świat idzie w kierunku całkowitego dna moralnego, a Arka stoi i czeka. Dokładnie tak samo jest z Kościołem. Kościół Jezusa Chrystusa jest cały czas otwarty. Kto wezwie imię Jezusa, zostaje umieszczony w tym kościele, tak jak tam właśnie Noe wszedł ze swoją rodziną do Arki, a potem Bóg drzwi zamknął. Dlaczego o tym tak długo mówię? Ponieważ to otwarcie drzwi Arki, to był jeszcze czas oferty. Kiedy Arka była budowana,
kiedy arka, można było się przyłączyć do budowy tej arki, nie? Kiedy jeszcze drzwi były otwarte, ona już się napełniała zwierzętami, można było też wyrazić akces i wejść do tej arki. Cały czas była otwarta oferta, tak jak otwarte były drzwi arki. I dzisiaj, kiedy myślimy o tym, w jakich czasach żyjemy, to chciałem, żebyście zwrócili uwagę na fragment z drugiego listu do Koryntian, 6:2. Drugi Koryntian 6:2. Mówi bowiem, w czasie łaski wysłuchałem cię, w dniu zbawienia pomogłem ci. Oto teraz czas łaski, oto teraz dzień zbawienia. Tak jak wtedy arka, kiedy była jeszcze otwarta, symbolizowała ofertę, jest schronienie. Tak samo teraz, od czasu zesłania Ducha Świętego do czasu właśnie, kiedy tak jak wtedy te drzwi zostały zamknięte, tak teraz Kościół zostanie porwany. Czas Kościoła się skończy, bo on zostanie porwany. Nie będzie już więcej Kościoła. Ale dzisiaj jeszcze można wejść do niego. To się nazywa czas łaski, czas zbawienia. Czas, w którym zbawienie jest oferowane za darmo. To właśnie oznacza z łaski. Ze zmiłowania. Bóg się ulitował nad światem. Wiedział, że nie ma innej drogi zbawienia. Że człowiek sam z siebie nie wykrzesie zbawienia. Dlatego Jezus właśnie tak się modlił. Ojcze, jeśli to możliwe, jeśli jest inna droga, oddal ten kielich ode mnie. Ale zaraz dodaję. Wiem, że nie ma innej drogi. Niech się dzieje Twoja wola. I wydał się w ręce swoich oprawców, aby umrzeć za mnie i za Ciebie. Dlatego pamiętajmy w kontekście, kiedy będziemy zaraz mówić o tym, kiedy nastąpi to porwanie Kościoła, żebyśmy pamiętali, że czas Kościoła to czas łaski. A czym z kolei jest czas apokalipsy? Końcem łaski. Czasem gniewu. Czasem gniewu. I to możemy znaleźć w wielu fragmentach. O, na przykład w Księdze Objawienia 14:12. Objawienia 6:16-17. Tam mówią ci, którzy są obiektami już tego właśnie czasu apokalipsy, mówią do gór i skał, padnijcie na nas i zakryjcie nas przed obliczem tego, który siedzi na tronie i przed gniewem baranka, albowiem nastał u wielki dzień ich gniewu i któż się może ostać. Oczywiście podobnych fragmentów znajdziemy więcej, na przykład też w Księdze Objawienia, 15:1. I widziałem inny znak na niebie, wielki i dziwny, 7 aniołów z 7 ostatnimi plagami, gdyż na nich zakończył się gniew Boży. Czyli wylanie tych plag, czyli otwarcie tych wszystkich różnych, otworzenie tych pieczęci, czasz i tak dalej, tego całego apokaliptycznej grozy jest gniewem Boga, jest wylaniem gniewu Bożego na świat. Czyli tu mamy czas łaski, tu mamy czas gniewu. Czas gniewu. Nawet nie sądu, tylko gniewu. Bóg, wiecie, ludzkość cały czas od samego tego, od upadku praktycznie wierzy kłamstwu szatana, że potrafi być jak Bóg. Nie? Szatan, właśnie Lucyfer się tak samo zbuntował. Później pamiętamy wieża, najpierw Adam i Ewa, no to też właśnie ich tym szatan kusił, że jak zjecie, no to dopiero wam się oczy otworzą, dopiero będziecie jak Bóg i tak dalej. Później mamy już tych grzesznych ludzi. Co oni zaraz wymyślili? Skrzykną się, zbudują sobie tą wieżę, zbudujemy świat bez Boga. Że ciągle ludzkość wierzy, że bez Boga sobie lepiej poradzi, że Bóg jest przeszkodą. No i rzeczywiście Bóg daje im zakosztować, daje tej ludzkości zbuntowanej przeciwko niemu, kiedy, właśnie tutaj nie będę tego jeszcze uprzedzał, ale w pewnym momencie, to co czytaliśmy tydzień temu, to co działa tajemnie, antychryst, który działa tajemnie, kiedy ktoś zostanie zabrany z pola, wtedy ma przyzwolenie na krótko, by zadziałać w sposób
otwarty. I to jest właśnie ten czas apokalipsy, gdzie szatan przejmuje chwilowo pełnię władzy nad ziemią, żeby ludzkość i cały wszechświat, żeby zobaczyli, do czego prowadzi świat bez Boga. Kiedy Bóg się usunie i zostawi, dobra, rządźcie się sami, nie? A potem będzie gniew. Nie? Także, a potem po gniewie będzie sąd i tak dalej. Taka mniej więcej jest biblijna kolejność. Po to to mówię, bo przejdziemy teraz do pytania, kiedy w tym czasie apokalipsy ma nastąpić to zjawisko, ten oczekiwany przez Kościół moment, że zostaniemy porwani, tak jak to czytaliśmy teraz, jedna od żarna, drugi od roboty w polu, na spotkanie z Jezusem, co czytaliśmy tydzień temu, do mieszkań, które On nam przygotował, o czym czytaliśmy w 14 rozdziale, w pierwszym wersecie, w pierwszym i drugim wersecie 14 rozdziału Ewangelii Jana. Kiedy to nastąpi? Bo rzeczywiście tu chrześcijanie myślą, znaczy stawiają takie różne tezy, że praktycznie są dwa takie stanowiska zarysowane główne, że na koniec czasu łaski, przed czasem gniewu. Inny pogląd, no to jest, że nie na koniec czasu łaski, tylko w czasie gniewu. W czasie gniewu. W tym tak zwanym ucisku. I tu są dwa. Ten pogląd, że nie przed tym czasem gniewu, że na koniec czasu łaski, tylko że w czasie ucisku. I tu są dwa poglądy. Jeden to jest, że w środku tego czasu ucisku, a drugi, że dopiero na koniec. No ale oba mają tę cechę wspólną, że chrześcijanie przejdą przez część lub całość ucisku, tego, który ma przyjść na ten zbuntowany świat. I tu mówiłem, że jeszcze do ucisku dojdziemy, bo w drugim liście do Tesaloniczan, pierwszy rozdział, kiedy apostoł Paweł pociesza chrześcijan, mówi do nich tak. To jest drugi do Tesaloniczan, pierwszy rozdział 6:10. Gdyż sprawiedliwa to rzecz u Boga odpłacić uciskiem tym, którzy was uciskają. Zobaczcie, kiedy Kościół jest uciskany i przez kogo? Właśnie w czasie łaski. Bo to się dzieje jeszcze w czasach apostolskich. Przez kogo jest uciskany? Przez złych ludzi. Nie przez Boga jest uciskany. Zobaczcie. Boga odpłacić uciskiem tym, którzy was uciskają, a wam uciskanym dać odpocznienie. To jest perspektywa Boga. W czasie łaski Kościół doświadcza prześladowań. Kościół, cały prawdziwy Kościół, cały czas, mniej lub bardziej, w zależności od miejsc geograficznych i czasu, jest prześladowany. To jest bardzo popularna prawda w Piśmie Świętym. Apostoł Paweł mówi do Tymoteusza, tak jest, ci, którzy chcą żyć pobożnie, właśnie prześladowania znosić będą. To jest oczywiste. Im bliżej jesteś Jezusa, tym bardziej świat cię nienawidzi. Ci, którzy nienawidzą Jezusa, nienawidzą też ciebie, bo widzą w tobie podobieństwo do Jezusa. Jak nawet jesteś chrześcijaninem, a niczym się od świata nie różnisz, no to świat cię kochał i chodź z nami, jesteś z Nowoczesnej albo i tak dalej. Z kodu zapraszamy. Wsio równo. Także ci, którzy, czym bliżej jesteś Jezusa, tym większe znosisz przeciwności i prześladowania tu na ziemi. To jest jasna prawda Pisma Świętego. Nie będę na to dzisiaj poświęcał czasu, bo zajmujemy się porwaniem Kościoła, ale teraz pytanie, przed uciskiem, w trakcie czy po? Gdyż sprawiedliwa to rzecz u Boga odpłacić uciskiem tym, którzy was uciskają, a wam uciskanym dać odpocznienie. Czyli co to ma być? Koniec. Tu zaraz zobaczymy, że to jest właśnie ten eschatologiczny przyjście Jezusa. To nie ma być jeszcze więcej ucisku. To ma być odpocznienie dla uciskanego w czasie łaski Kościoła. Tak, to jest czas łaski przed Bogiem, ale przed ludźmi sprzeciwy mamy znosić. Cały czas Kościół znosi sprzeciwy. Jak nie wierzycie, to przyłączcie się do Kościoła prawdziwego, to zaraz zobaczycie, jak fajnie będzie. A wam uciskanym dać odpocznienie.
Czyli to, co zaraz tutaj się pojawia, gdy się objawi Pan Jezus, to jest odpocznienie dla prawdziwego Kościoła, a nie jeszcze większy ucisk. Prawdziwy Kościół jest teraz uciskany. To zresztą w tym liście do Kościoła w Filadelfii pokazałem, że on jest w kontrze, w przeciwności. On jest słaby, on jest prześladowany, ale ma dalej możliwości misyjne cały czas. Cały czas może głosić Ewangelię z ogromnym sukcesem. Czyli, a wam uciskanym, czyli Kościołowi uciskanemu w czasie łaski, dać odpocznienie wespół z nami, gdy się objawi Pan Jezus z nieba ze zwiastunami mocy swojej, w ogniu płomienistym, wymierzając karę tym, którzy nie znają Boga oraz tym, którzy nie są posłuszni Ewangelii Pana naszego Jezusa Chrystusa. Tu ostrzeżenie dla tych z was, którzy myślą, że jak nie słyszeli Ewangelii, to piekło ich nie spotka. Nie, nie. Niezależnie, czy słyszałeś Ewangelię, czy nie, jeśli nie przyszedłeś do Jezusa, to na tobie ciążą twoje grzechy, na tobie ciąży Boży gniew w ogniu płomienistym, wymierzając karę tym, którzy nie znają Boga oraz tym, którzy nie posłuchali Ewangelii o darmowym zbawieniu w Jezusie Chrystusie. Poniosą oni karę. Zobaczcie, zatracenie wieczne. Nie jakieś tam, no, taki czyściec, czy tam, no, tutaj, tu, tam teraz na kulu, to wymyślili taką teorię, że piekło to też nie jest wieczne, tam taki jakiś Hryniewicz, zwany profesorem i księdzem, to on takie sobie tam, takie różne krotochwile, że piekło to tylko tak na niby trochę, tak, no przecież Bóg jest miłościwy, no to jakie tak. Piekło? Nie, oczywiście żadnego. Poniosą oni karę, zatracenie wieczne, oddalenie od oblicza Pana i od mocy chwały Jego, gdy przyjdzie w owym dniu, aby być uwielbionym wśród świętych swoich i podziwianym przez wszystkich, którzy uwierzyli, bo świadectwu naszemu uwierzyliście. Zobaczcie, to jest moment, kiedy Kościół wielbi Jezusa. To jest odpocznienie, to jest objawienie się Kościołowi Jezusa i to jest jako odpocznienie po ucisku, który już się rozpoczął, który się dla Kościoła rozpoczął w czasie łaski, a nie w czasie tego apokaliptycznego ucisku. To jest przedstawione w każdym miejscu Pisma praktycznie jako coś pozytywnego dla Kościoła. Tu przyjście Jezusa, co to jest? Odpocznienie. Odpocznienie, a nie jeszcze większy ucisk. Jeszcze, żebym coś... Mogę zapytać? Proszę. A jak zinterpretować, to jest objawienie 13 rozdział, bestia wychodzi z morza. Wchodzimy w szczegółowe zagadnienia, dobra. I tutaj jest wers 7, a nadto dozwolono jej toczyć walkę ze świętymi i zwyciężać ich. Tak. W tym momencie. Porwanie Kościoła nie oznacza, że świadectwo o Jezusie z ziemi zniknie. Wręcz przeciwnie, jest mowa o tym, to szersza odpowiedź, szerszy problem, że także aniołowie będą głosić zbawienie, także Bóg powoła specjalnych świadków spośród narodu żydowskiego, którzy będą chodzić po całej ziemi i znowu głosić Ewangelię, tak jak opisuje też list do Rzymian, zamknięcie praktycznie Kościoła, czyli zamknięcie tej arki, którą jest Kościół, czyli czasu łaski, jest jednocześnie zbawieniem Żydów. Jest jednocześnie rozpoczęciem procesu masowego zbawienia Żydów. Także w czasie ucisku będą różni ludzie, to jest, mówię, szerszy problem, ale w różnych tych okresach ucisku będą różni ludzie, którzy będą, i różne osoby, bo także aniołowie, będą świadczyć o Jezusie, będą ludzie, którzy będą odpowiadać na to świadectwo i to są właśnie ci święci czasu apokalipsy, czasu ucisku i rzeczywiście oni będą tam zabijani i tak dalej, to wszystko, co czytałaś. Tylko jeszcze chciałem, jeśli mogę, wrócić. Możemy jeszcze zobaczyć na koniec, bo już pewnie jesteście zmęczeni tymi wywodami. Pierwszy Tesaloniczan, 5 rozdział od 1 do 11. Zacząłem od złodzieja. Nie wiem, czy pamiętacie, kiedy mówiłem o dobrym gospodarzu, to była Ewangelia Mateusza, 24 rozdział, jeden zostanie wzięty, drugi zostawiony, jedna wzięta, druga zostawiona, a to zważcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której porze złodziej przyjdzie, czuwałby i nie pozwoliłby podkopać i tak dalej. I teraz w liście do Tesaloniczan, tu mówiłem tę zasadę rozwijania, wyjaśniania objawienia, że mamy w
Ewangeliach coś podane na razie tylko, można powiedzieć, skrótowo czy skąpo, a dopiero później to się coraz bardziej rozbudowuje w opisach. I tu mamy, znowu będziemy mieli złodzieje, jak zobaczycie. Pierwszy Tesaloniczan, 5 rozdział, Paweł apostoł mówi już do chrześcijan, którzy są zaciekawieni tymi sprawami eschatologicznymi. Od początku Kościół był ciekawy, ale tak jak mówiłem, dopiero teraz może w pełni rozumieć, czy może jeszcze nie w pełni, o wiele pełniej może rozumieć Księgę Apokalipsy ze względu na technologię, która zaczyna doganiać, w niektórych względach już dogoniła Księgę Apokalipsy, ale już wtedy ludzie się tym interesowali. Apostoł Paweł do Tesaloniczan mówi: a o czasach i porach, bracia, nie ma potrzeby do was pisać. No bo już wtedy byli koledzy, którzy próbowali te daty, czasy i pory, kiedy już tam z gwiazd, szkiełkiem, gdzieś tu z jakichś starego testamentu, jakieś liczby, 158 razy 368, to wychodzi akurat wczoraj albo jutro, nie? I tak dalej, tam cały czas tacy się tam zdarzają, to już z nich sobie kpiliśmy tydzień temu, to ich dzisiaj porzucimy, a o czasach nie ma potrzeby do was pisać. Sami bowiem dokładnie wiecie. Zobaczcie, dokładnie wiecie, iż dzień pański przyjdzie jak? Złodziej w nocy. Jak złodziej w nocy. Jak złodziej w nocy. Widzicie? O której porze złodziej przyjdzie, czuwałby i tak dalej. Jest nawiązanie. Gdy mówić będą, nie Kościół będzie o tym mówił. Chyba że ten drugi Kościół, czyli synagoga szatana, pseudożydowska, bracia rzekomi i tak dalej, czyli Kościół Antychrysta. Ten rzeczywiście będzie mówił, co? Pokój i bezpieczeństwo. Prawdziwy Kościół mówi, jest wojna. A fałszywy Kościół mówi, pokój i bezpieczeństwo budujmy. Wtedy, gdy mówić będą pokój i bezpieczeństwo, niekoniecznie gdy będzie pokój i bezpieczeństwo, warto to zauważyć, gdy mówić będą, gdy cały świat będzie chodził i bredził o pokoju, tak jak im więcej papież Jan Paweł II modlił się o pokój na ziemi, tym więcej wojen wybuchało. I teraz to już jest praktycznie w całym świecie wojna, a oni się modlą. Ja bardzo was proszę w tym Watykanie, przestańcie się modlić o pokój, to może przynajmniej trochę mniej wojen będzie. No bo jak się Kościół Antychrysta modli o pokój, to jest na wspak, no to dość oczywiste, nie? To sami widzicie sobie historię współczesną, studiujcie. Od chyba 86 to w Asyżu tam się zebrali taki sabat, wojownicy, szamani, różni islamiści, tacy śmacy, i na tym Jan Paweł II, taki ojczulek, zaczęli się modlić o pokój. A potem to już nie, i tak dalej. Gdy będą mówić pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na kogo? Zwróćcie uwagę, na kogo przyjdzie? Na tych, co mówią pokój i bezpieczeństwo. Na nich, nie na Kościół. Tu Kościół cały czas jest jeszcze. Do Kościoła Paweł się zwraca per wy. A tu mówi, że na nich przyjdzie nagła zagłada, jak bóle na kobietę brzemienną i nie umkną. Wy zaś, bracia, zobaczcie kontekst, na nich przyjdzie zagłada, nagła, jak złodziej w nocy. Wy zaś, bracia, nie jesteście w ciemności, aby was ten dzień jak złodziej zaskoczył. Nie zaskoczy was jak złodziej. I końcówka tego fragmentu, tu opuszczam kilka wersetów, gdyż Bóg nie przeznaczył nas na gniew. Zagłada, gniew, prawie że synonimy. Lecz na osiągnięcie zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który umarł za nas. I tu uwaga dla tych, którzy uważają, że zbawienie można utracić. Zobaczcie. Który umarł za nas, abyśmy czuwamy, czy śpimy, a razem z Nim żyli. I nie chodzi tu o spanie, wiecie, że w nocy i tak dalej, bo jak człowiek zmęczony. Nie. Chodzi o wierność, czuwanie w pełnej gotowości ucznia Jezusa, albo sen oznacza tutaj życie cielesne, życie w grzechu, można tak powiedzieć, który umarł za nas, abyśmy czuwamy czy śpimy, razem z Nim żyli. Dlatego tu jest napominajcie się w rzeczywistości, zachęcajcie bardziej, dlatego napominajcie, zachęcajcie się nawzajem i budujcie jeden drugiego, co też czynicie. Koniec tego świata musi nastąpić w sposób nagły. Nie? Tu się zgadzamy, że koniec tego świata musi nastąpić w sposób nagły. Nie?
dla tego świata. To będzie zaskoczenie. My będziemy mówić o tym, ale oni będą to lekceważyć, nie? No bo kto by słuchał jakichś starych przepowiedni tam naćpanych trawką i tak dalej, to ich mędrcy im tam objawią, jak to trzeba myśleć. Czyli musi być to coś nagłego. I teraz zobaczcie, że też dla Kościoła, choć Kościół będzie się spodziewał tego, to jednak dokładnej godziny nie będzie znał. Nie może znać dokładnej godziny. Tak? Zgadzamy się? Wcześniej mamy te obserwacje. Że dla Kościoła też będzie to zaskoczenie, ale innego rodzaju, można tak powiedzieć. Nie? I teraz okres wielkiego ucisku w Biblii trwa 7 lat. Tak jest opisane, możecie sobie to sprawdzić. Dzieli się na 2 okresy. Pierwszy to jest taki, powiedzmy, ucisk wstępny i drugi tak zwany wielki ucisk, gdzie szatan, ten antychryst w świątyni Boga, czyli prawdopodobnie w Jerozolimie, zasiada na tronie, obwołując się Bogiem, żądając boskiej czci całego świata i tak dalej, różne takie historie, ale my o porwaniu Kościoła, a nie o wszystkich elementach czasu apokalipsy. Mówimy, w każdym razie mamy dokładnie, nawet tam nie tylko jest powiedziane 7 lat i 3,5 roku, tylko dokładnie dni są pokazane. 1300 ileś tam dni, to już nie pamiętam, sobie zobaczcie w Apokalipsie, to jest wszystko tam jest. I teraz tak, jeśli porwanie Kościoła miało być w połowie, powiedzmy, wielkiego ucisku, tak sobie niektórzy kombinują, będzie można wyliczyć ten dzień. Będziemy wiedzieć, kiedy zacznie się ten ucisk, będzie wiadomo, kiedy jest ta połowa, będzie dokładnie to, no to wiadomo. Jeśli po wielkim ucisku, czyli na koniec wielkiego ucisku, znowu można dokładnie co do dnia wyliczyć, kiedy to będzie. A to ma być zaskoczeniem. Czyli pokazuje różne argumenty, zarówno, że czas łaski, czas gniewu. Kościół jest, należy do czasu łaski, a nie do czasu gniewu. Dla Kościoła przyjście Jezusa to jest odpocznienie, a nie więcej ucisku. Mówiłem też o tym, że cały czas jest to pokazane jako coś pozytywnego, coś, czym mamy się zachęcać, że Jezus zaraz po nas wróci. Że sam ten 14 rozdział to jest, idę przygotować, a potem wrócę po was. Nie? To jest optymistyczna wiadomość. Nie? Teraz pokazuje też, że jeśli by w połowie albo na koniec wielkiego ucisku, czyli czasu ucisku, było porwanie Kościoła, można wyliczyć ten dzień, a tego dnia się nawet nie domyślacie. Czyli najlepszy scenariusz, który by pomógł uwzględnić wszystkie aspekty. I tu ja też nie twierdzę, że wiem na pewno i tak będzie i tak dalej i nie znoszę krytyki. Oczywiście możemy dyskutować. To jest otwarta kwestia, kiedy to dokładnie będzie. Nie? Ważne, że będzie. To jest najważniejsze dla chrześcijan. Tym się mamy pocieszać, a tu możemy dyskutować. Tylko właśnie taki scenariusz, że świat sobie żyje, tak jak ta Arka Noego jest budowana, pogrąża się w tej coraz większej bezbożności i tak dalej, zbliża się technologicznie do tych wszystkich rzeczy opisanych w Biblii i capas, coś się zamyka. Tam się zamknęła Arka, a tu się zamyka era Kościoła. Tu się zamyka czas łaski. Kościół zostaje porwany. Duch Święty, który do tej pory powstrzymywał Antychrysta, czyli tą synagogę szatana i samego Antychrysta, zostaje zabrany. Teraz Antychryst ma pole do popisu. Teraz rzeczywiście może zawładnąć światem. Nie ma już Kościoła, prawdziwego Kościoła, który stał temu na przeszkodzie. Mi to pasuje. I wtedy rzeczywiście dla wszystkich to porwanie Kościoła będzie totalnym zaskoczeniem, a dla świata będzie to równoznaczne z rozpoczęciem ucisku, to będzie w okamgnieniu, czyli bardzo szybko. Tutaj jeszcze też było pytanie, tu już wejdę w sferę pytań, na temat UFO. Właśnie wtedy w okolicach końca świata też powinno rosnąć zainteresowanie UFO. Dlaczego? Bo jeśli nastąpi to porwanie Kościoła, czyli część ludzi nagle zniknie z ziemi, nie? To trzeba będzie to jakoś ludziom wytłumaczyć. No przecież nie powiedzą, no ludzie, przecież Antychryst nie wyjdzie, weźmie sobie mikrofon, słychać mnie raz, dwa, trzy. Właśnie się stało to, co Biblia zapowiadała.
No przecież tak nie zrobią, nie? Będą mówić, że oto tu wielki kryzys, a Marsjanie nas zaatakowali, nie wiemy skąd, właśnie tak jak islamiści w Nicei też nie wiemy skąd to się... No jak to tak? Miało być święto Bastylii, a tutaj jakiś tego i tak dalej. No oni wam takie rzeczy będą mówić do tych z was, którzy nie skorzystają z oferty Jezusa i zostaniecie na ten czas apokalipsy na ziemi. To usłyszycie właśnie takie bajki, że właśnie Marsjanie porwali tu 15, 10, czy ileś tam w zależności od kraju. W Polsce na razie to by nawet nikt nie zauważył. No, telewizja Idź Pod Prąd by przestała nadawać, no ale to jest tylko parę tysięcy ludzi w Polsce się tym przejmuje, także to by się dało pod dywan zamieść, ale no w takich krajach jak Stany Zjednoczone, ho! To tam 1/3 Białego Domu mogłaby nagle zniknąć. A, nie mówię o wielu porządnych ludziach, bo tam to niekiedy może i do połowy by doszło w niektórych sytuacjach i wtedy by trzeba coś powiedzieć na ten temat. Podobnie na przykład w Brazylii, w Korei Południowej, nawet w Japonii sporo ludzi, dużo więcej niż w Polsce. To jest w ogóle fenomen. Nam się mówi, że w chrześcijańskim kraju, a tamci w buddyjskim. No to sobie zobaczcie statystyki, ilu ludzi naprawdę wierzy w Jezusa. No to będziecie zdziwieni, dlaczego Polska no, jest tak bardzo misyjnym krajem. W Polsce się przyjmuje, że biblijnych chrześcijan, takich, którzy swoje życie złożyli nie w organizacji kościelnej, tylko w samym Jezusie Chrystusie, oczywiście tego do końca się nie da policzyć, to opieramy się na szacowaniach, mówi się, że jest poniżej 0,1%. Poniżej 0,1%, to nawet w krajach arabskich, w sporej większości krajów arabskich ten odsetek jest wyższy, nie? To jest właśnie efekt synagogi szatana właśnie, która ma rząd dusz w Polsce. Dobra, ja chyba na dzisiaj bym kończył. W każdym razie chciałem, żebyśmy pamiętali, że w czasach końca są dwa kościoły. Jeden taki trochę mniej spektakularny, który jest wierny Jezusowi, wierny Jego Słowu i z powodzeniem pełni swoją misję zdobywania dusz, zdobywania ludzi dla Królestwa Bożego. A drugi, który nazywany jest synagogą Antychrysta, będzie potężny, będzie prześladował prawdziwy Kościół Jezusa i będzie się zajmował wspieraniem możnych tego świata, żeby zbudowali jeden światowy rząd, na którego czele w swoim czasie ma stanąć sam wcielony diabeł, czyli antychryst. Czas końca to jest też, tak jak powiedziałem, dla Kościoła prawdziwego czas żniw i tym się zajmujemy. Przy waszej też no, wielkiej pomocy. Przejdę teraz do pytań. Tu mamy pytanie pierwsze, towarzysz Zaleszczotek. Czy żyjemy już w czasach ostatecznych? Czy jest jakiś konkretny fakt, który może świadczyć o ich rozpoczęciu? Czasy ostateczne, czasy końca, można powiedzieć, rozpoczęły się praktycznie z chwilą przyjścia Jezusa na ziemię. To możemy znaleźć w Biblii stosowne fragmenty na ten temat. Warto, ktoś powie, no ale to już 2000 lat. W tym w liście Piotra, gdzie jest o tym mowa, jest jednocześnie stwierdzone, że dla Boga 1000 lat jest jak jeden dzień, nie? Faktem jest, że choć ten czas od czasu, od przyjścia Jezusa nazywamy w pewnym tym takim troszkę szerszym rozumieniu czasem ostatecznym, bo to już jest ostatnie wydarzenie przed wylaniem gniewu Bożego. Do tej pory Bóg na różne sposoby przygotowywał, mówię nie licząc potopu, przygotowywał tą nową ludzkość do rozpoznania Mesjasza, do przyjęcia zbawienia i wreszcie Mesjasz przychodzi, nie? I to się, ta druga część dziejów nazywa się już tym czasem końca, bo tu już nie następuje rozwój historii, że jeszcze na coś czekamy, tylko koniec objawienia i to jest już czekamy na zamknięcie drzwi. Czekamy na zamknięcie drzwi Arki. W tym sensie jest to ostatni akord, można powiedzieć, ludzkości, gdzie jeszcze jest szansa w czasie łaski. Jeśli bym miał odpowiedzieć na tą drugą część pytania, czy jaki czynnik jest najbardziej przekonywujący, że znajdujemy się naprawdę pod sam koniec tej całej historii ludzkości, czyli czasu łaski, to bym wskazał na ekumenizm.
To jest najbardziej, myślę, taki jasny znak czasu końca. Sprawa duchowa, sprawy duchowe są najważniejsze, czyli też nie w sprawach gospodarczych czy technologicznych, bo tam dużo możemy oczywiście znaleźć, powinniśmy szukać, no, odpowiedzi na nasze pytania, tylko właśnie w sprawach duchowych. Stan chrześcijaństwa na całej ziemi. I tutaj odstępstwo zwane ekumenizmem. Do tej pory, jeszcze niedawno, wydawało się, że nie dotknie kościołów ewangelicznych, czyli takich jak nasz, które głoszą Ewangelię o darmowym zbawieniu tylko i wyłącznie w Jezusie. Jednak na szczególnie ten pontyfikat tego Franciszka spowodował ogromną zmianę. Oczywiście w czołówce tego procesu idą zielonoświątkowcy. Wielcy, znani kaznodzieje zielonoświątkowi są bardzo znanymi przyjacielami papieża. Jacyś tam koplandzi, jacyś tam inni. Oczywiście ktoś powie, że oni należą do kościoła zielonoświątkowego, ale są w nurcie teologii zielonoświątkowej. Ale oczywiście idą zaraz za nimi baptyści, czyli taki w Stanach Zjednoczonych tych baptystów jest dużo różnych tam rodzajów, na przykład południowi baptyści, czy jeszcze tam jacyś konserwatywni baptyści. Oni są bardzo antyekumeniczni. W Polsce mniej więcej prawie wszyscy baptyści są w jednej organizacji, jakieś tam Unia tych baptystów, i oni idą razem z papieżem Franciszkiem, mówię jako organizacja. Wielu baptystów tam się buntuje, ale na razie cicho siedzą albo przynajmniej nic nie robią, co by doprowadziło do tego, żeby przynajmniej część, zdrową część chrześcijan wyprowadzić z tego grzesznego, ekumenicznego wyznania. Także jeśli pytasz o ten najbardziej oczywisty znak, że znajdujemy się na wirażu, ja bym wskazał ekumenizm i budowanie już, wejście na poziom międzyreligijny. Do tej pory to niby to tak między chrześcijany miało być. A teraz już wiemy, że nie chodzi o żadnych chrześcijany, tylko wszystkich do kupki, a papież milutki na przodzie prowadzi do piekła to tałataństwo. Także tak bym odpowiedział na to pytanie. A jeszcze zapomniałem o ciekawej obserwacji. Jeśli byśmy czytali Księgę Objawienia i ten czas Apokalipsy, to zobaczymy, że do trzeciego rozdziału włącznie słowo Kościół pojawia się dość często. A od czwartego rozdziału, czwarty rozdział, możemy sobie jeszcze zobaczyć, to jest pierwszy werset. Zobaczcie, czym się właśnie charakteryzuje, bo tu jest kolejne pytanie dotyczące któregoś tam rozdziału 12 Apokalipsy. To ja powiem, że według mnie opisem porwania jest, zapowiedzią porwania jest właśnie pierwszy rozdział czwartego rozdziału. Bo mówię, do tej pory pojawiają się kościoły. Jest to listy do 7 kościołów, w pierwszym, w tym prologu jest też kościół i tak dalej. A czwarty rozdział, potem widziałem, a oto drzwi były otwarte w niebie. I głos poprzedni, który słyszałem, jakby głos trąby rozmawiającej ze mną, rzekł: wstąp tutaj, a pokażę ci, co się ma stać potem. A pokażę ci, co się ma stać potem. Jan jest częścią kościoła. Jan nie uczestniczy już w tych wydarzeniach, które mają się stać potem. On wstępuje do nieba i patrzy z góry na to, co się dzieje na ziemi. To jest kolejny argument za tym, że porwanie Kościoła jest przed uciskiem. Później, kiedy czytamy o ucisku, nie ma już mowy o Kościele. Jest mowa o świętych, to co zwróciłaś uwagę, ale to co powiedziałem, będzie głoszona prawda o Bogu. Będą ci, którzy będą chcieli iść za Jezusem. Będą ci, którzy będą oddawali życie za Jezusa wtedy. Ale to nie jest Kościół. Kościoła nie ma w czasie Apokalipsy. Nie ma ani słowa na ten temat. Dobra, kolejne pytanie. Marcin, wymyślasz, pozdrawiamy Marcina Biernackiego. Załóżmy, że kobieta jest w ciąży, jest zbawiona, nadchodzi moment pochwycenia, a co z dzieckiem? Analogiczny przypadek, kiedy oboje rodzice są prawdziwymi chrześcijanami, jest pochwycenie, a mają dwoje małych dzieci i tak dalej. Tak, są filmy na temat pochwycenia Kościoła, no to tam taka przedstawiona jest optymistyczna wersja, nie? Że jak kobieta jest w ciąży, no to idzie razem z dzieckiem do nieba, nie? Ja nie wiem, po prostu nie wiem i tak no, bym odpowiedział na ten temat. Wiem, że Bóg każdego oceni
zarówno z miłością, w łaskawy sposób, ale też i sprawiedliwie. Nie wiem, jaki będzie los właśnie takich przypadków. Następne pytanie. Jak bardzo poważnie pastor traktuje naukę o pochwyceniu przed uciskiem? Ewentualnie w jakim zakresie, kiedy Kościół Filadelfia tylko bardzo poważnie traktuje, co wykazałem. Myślę, że nie tylko Filadelfia, pokazywałem ten fragment oczywiście do Tesaloniczan, czy czuwamy, czy śpimy. Każdy, kto jest zbawiony, kto jest prawdziwie zbawiony. To nie każdy, kto się pomodlił, bo to nie jest równoznaczne, bo zbawieni jesteśmy przez wiarę, a nie przez modlitwę, nie przez wypowiedzenie jakiejś formułki. Czyli każdy, kto w swoim sercu wzbudził takie zaufanie, że zawołał w myśli lub na głos, to już nie ma znaczenia. Jezu, zbaw mnie, bo jestem bez Ciebie. Tak. Jestem bez Ciebie grzesznikiem, który zasługuje tylko na potępienie. Ty jesteś jedynym prawdziwym Zbawicielem. To ten będzie pochwycony. Tak myślę, mogę się mylić. Badajcie temat, dojdziecie do może innych wniosków. Czekajcie, żeby mi się... Teraz jest tak, no dobra. Kobieta, dobra. Jak rozumieć... Koza. Jak rozumieć, że po śmierci idziemy do nieba lub piekła, ale po powrocie Chrystusa raj będzie na ziemi ponownie. Dusze z nieba powrócą na nową ziemię. Powiedziałem, żeby pytania dotyczyły bardziej porwania Kościoła, a nie całej eschatologii. Także to pytanie, jak widzicie, wykracza poza porwanie Kościoła. W tym opisie, co się będzie działo dalej, jest mowa jeszcze o różnych wydarzeniach, ten ucisk, wielki ucisk, tysiącletnie królestwo i tak dalej, i tak dalej. Także rzeczywiście jest mowa o Jezusie przychodzącym ze swoimi świętymi z nieba do jakiejś misji, ale może to chodzić o nową ziemię. Także tu zachęcam was do naszych odcinków, które będą na temat właśnie tysiącletniego królestwa, czy wielkiego ucisku. Wtedy możemy bardziej szczegółowo o tym porozmawiać. Gdzie jeszcze jest jakieś pytanie dotyczące pochwycenia? Czy wielki ucisk już trwa? Myślę, że nie. Trwa tylko ucisk Kościoła. Na razie Kościół jest prześladowany. Dobrze. Patrzę, gdzie mamy pytania. Dzisiaj chciałem, żeby były tylko dotyczące ucisku. Czy zgadza się pastor ze stwierdzeniem, że porwanie to eksodus chrześcijan? Żydzi uciekli przed Faraonem, a my uciekniemy przed Antychrystem. No, jest w tym jakaś analogia, choć tylko taka, no, wynikająca z naszych obserwacji, a nie widziałem w Biblii takiego porównania. Porównanie widziałem na przykład do tej Arki Noego, a do samego Egzodusu, do tej ucieczki z Egiptu nie widziałem, no ale jakieś dalekie porównanie można by próbować budować. Kiedy będzie koniec czasu pogan? Na początku Apokalipsy. Właśnie myślę, że porwanie Kościoła, właśnie wszyscy, bo Kościół to jest zbiór tych wszystkich, którzy wezwą Jezusa od czasu zesłania Ducha Świętego, czyli to jest początek tego czasu łaski, początek głoszenia Ewangelii, początek Kościoła, aż do właśnie porwania Kościoła i to będzie początek czasu Apokalipsy. Lucjusz 8:9-9. Czy po porwaniu jest jeszcze szansa na zbawienie? Tak, po porwaniu będzie szansa na zbawienie, ale nie będzie to już zbawienie z łaski. Teraz wystarczy zawołać Jezusa, a wszystko, co On zrobił, zostaje zastosowane do nas. My nic nie musimy zrobić. My musimy tylko uznać, że jesteśmy grzesznikami i zawołać Jezus zbaw. Zawołać z serca, czyli z wiarą. A później trzeba będzie jeszcze różne rzeczy tutaj zrobić, wytrwać do końca. Części tych ludzi, czy może nawet wszystkich, w tej chwili tego nie pamiętam, wydaje mi się, że nawet wszystkich będzie czekała śmierć za wierność Jezusowi. Czyli jeśli ktoś nie wytrwa do końca, właśnie te fragmenty dotyczą czasu Apokalipsy, to nie osiągnie zbawienia. Ale szansa, odpowiedź na pytanie, szansa jest. Tylko teraz
jest całkiem inna szansa. Jest praktycznie pewność dla każdego, kto wezwie Jezusa, bo to jest czas łaski. Tak jak tam były otwarte drzwi warce. Kto wszedł, to miał pewność, że przetrwa potop. Gdzie trafią we Wrocławiu do Kościoła Nowego Przymierza? No nigdzie, bo Kościół Nowego Przymierza to nie jest Kościół Nowego Przymierza, tylko Kościół Nowego Przymierza w Lublinie. I ma taką cechę, że jest tylko w Lublinie i tu w najbliższej okolicy gdzieś tam mieszkamy, ale próbujemy zakładać jakieś takie, no to nie ma bezpośredniego związku z Kościołem, tam mogą być niewierzący, ale jakieś takie kluby czy miejsca dyskusji ludzi, którzy są poważnie zatroskani stanem naszej cywilizacji, czyli te kluby Idź Pod Prąd. I tam są wierzący i niewierzący. Akurat wiem, że we Wrocławiu jest kilkoro wierzących z kościołów wrocławskich, także można się tam zgłosić, jest kontakt, to może gdzieś poprowadzą, gdzie jacyś normalni chrześcijanie jeszcze się ukrywają we Wrocławiu. To lewackie miasto, to nie wiem, chyba w jakichś katakumbach muszą siedzieć. Czy te plagi i czasze i trąby są już widziane? Jeszcze nie, bo mówiłem, że żyjemy w czasie łaski. No dobra. W każdym razie, na razie mamy no, tyle pytań związanych z porwaniem kościoła, no bo temat jest taki dosyć trudny, to nie chciałem go jakoś szczególnie zamotać jeszcze innymi tematami. Być może wy macie jakieś jeszcze myśli, czy... Wiem, Gosiu, że ty masz jeszcze wątpliwości na temat tego, kiedy to porwanie nastąpi, jeśli chodzi o ten czas przed, w trakcie, czy po? Czy przed, czy gdzieś w połowie. No bo niekoniecznie musimy sobie zdawać sprawę, kiedy dokładnie to się zacznie, jaki będzie ten jeden moment jednego dnia, więc nie musielibyśmy... Jeśli to ma być 7 lat, to musimy wiedzieć, kiedy to się zacznie. Bo jakbyśmy liczyli te 7 lat, nie? Tam jest pokazane, że 7 lat w połowie zostanie... Tam będzie też mowa o tym porozumieniu, że tym początkiem tego czasu ucisku będzie porozumienie, jak i Zjednoczone Narody zawrą z Izraelem, że będą mu gwarantować pokój i bezpieczeństwo, nie? Także będzie to konkretny dzień, będzie to jakaś pompa w telewizji, w Neciku będzie gdzieś, będą pokazywać, jak to fajnie, teraz już problem palestyński został na zawsze rozwiązany, teraz już tylko szczęście czeka Izrael, nic się nie bójcie, oddajcie broń atomową, oddajcie wszystko, my was tu przypilnujemy, będzie dobrze i bezpiecznie. I Izrael w to uwierzy. Jeszcze nad jedną rzeczą się zastanawiałam. Dlatego mówię, Mateusza, że to jednak musi być, ten początek musi być jasno ustalony, bo jest napisane, że na 7 lat zawrze przymierze ten właśnie antychryst, a w połowie go złamie. Nie? Czyli musi być moment zawarcia i tak. Połowa, no i koniec. Nie? Czyli wtedy byśmy dokładnie wiedzieli, kiedy to wszystko się rozegra. Ma być jak złodziej w nocy. Czyli jedyny sensowny na moją głowę, no może ktoś tego, to jest właśnie, że przed tym pokojem z Izraelem następuje porwanie kościoła, no i wtedy te wszystkie wydarzenia to już sobie dalej tam idą. To jest logiczne. Tak. A pytanie jeszcze mam takie. Ewangelia Mateusza... Nie wiem, czy to dotyczy porwania świętych. W każdym razie w momencie śmierci Jezusa jest mowa o tym, że jacyś zmarli, pojawili stali, się, tak. Wstali z grobu, tak. Pojawili, dali tak. Się widzieć jakimś tak. Tam osobom. Czy to była jakaś forma porwania świętych? No bardziej nie porwania, tylko dania im ciała, nie? Bo oni wstali z grobów, czyli nastąpiło jakieś częściowe zmartwychwstanie, żeby pokazać doniosłość tego faktu, jakim było zmartwychwstanie Chrystusa. Zapewne, tak bym to tłumaczył, że nastąpiło jakieś cząstkowe zmartwychwstanie jakichś tam świętych izraelskich, nie? Znaczy żydowskich. I oni w jakiś sposób, może być może po strojach, czy po czymś, byli też zapewne rozpoznawani przez Żydów, nie? Żeby pogłębić świadomość tego, że stało się coś wiekopomnego dla Izraela. Coś, co zmienia, już nie czekamy na Mesjasza, tylko już chodzą tu Dawid, tu, nie wiem, Mojżesz chodzi po ulicy. Widziałem Mojżesza tam, który przyleciał do domu. Oj, ty widziałeś, ty barani ubie tam pewnie. Rozumiesz, no coś takiego, ale że świadectwa tego typu się zachowały, nie? Że to miało Żydom pokazać, że już nie mają czekać na Mesjasza. Że to właśnie, to jest ten Mesjasz, nie? Stąd nazwą to tym częściowym zmartwychwstaniem.
kiepsko się zorientowali w takim razie. No niestety, tylko część Żydów, ale apostoł Paweł tu silnie podkreśla, mówi, no nie mówcie, że kiepsko, bo ja jestem Żydem i ja się zorientowałem. Tak jak tam mówi o tych prorokach, którzy w Starym Testamencie byli i myśleli, że tylko, że każdy z nich sam jest, a okazało się, że jest ich więcej i tak dalej, także... Część Żydów, zresztą dzisiaj szczególnie to widać, że Żydzi są coraz bardziej także w Izraelu otwarci na Ewangelię i to potwierdzają ci różni ludzie, którzy akurat w tym się specjalizują. My się specjalizujemy w ewangelizacji Polaków, to tam dużo nie wiem na ten temat, jak sprawy żydowskie wyglądają, ale takie rzeczy słyszałem, że coraz więcej Żydów szczerze zaczyna interesować się Jezusem. I coraz i powstają te mesjańskie kościoły żydowskie. Nie jestem, mówię, w temacie zbytnio zainteresowany, ale to by pasowało. To by pasowało do tego, że koniec pogan to jest jednocześnie początek zbawienia, czyli nawrócenia do Jezusa Żydów, nie? Czyli kiedy Kościół kończy wśród narodów swoją misję, ostatni dzwonek można powiedzieć, no to pojawiają się już pierwsze takie pączki tego, że Izrael zaczyna poważnie traktować swojego Mesjasza. Jeszcze jeden argument, to co kolega pytał, że te czasy końca się zbliżają. Tak. Chociaż mówię, dla mnie ważniejszy jest ten ekumenizm, nie? Że to, co wydawało się niemożliwe po reformacji, że to już wiecie, tyle krwi było, nie? Tyle wojen, że to się nigdy nie sklei. Na naszych oczach to się skleja i oni mówią, że reformacja to błędy ludzkie, że to w ogóle doktryna nas nie dzieli, że to jakaś historia zamierzchła, nic nie było. No bo jak niewierzący z jednej strony i niewierzący z drugiej strony, to ich rzeczywiście nic nie dzieli. A szatan łączy. Synagoga szatana. Dobra, starczy na dzisiaj? Jeśli macie pytania, piszcie, będziemy odpowiadać, czy w następnych odcinkach, czy ja sam osobiście. Przypominam tylko, że dla tych z was, których poruszają te kwestie biblijne, chcielibyście więcej w jakiejś mniejszej grupie, to zgłaszajcie się, prowadzimy przez Skype'a, czyli możecie być nie tylko z Wrocławia, tak jak było pytanie, z dowolnego prawie, że miejsca na ziemi. Zgłaszajcie się, możemy prowadzić z wami, do tego jesteśmy przygotowani, studium Biblii, tu jakieś wybrane oczywiście tematy, także będziecie się musieli dostosować, ale możecie też proponować i możemy rozszerzać tę ofertę. Studium Biblii przez Skype'a w takiej grupie 5, 6, 8 osobowej, ale no nie większej. A każdy z was, który się boryka ze swoją grzesznością, z tym, że nie wie, czy jest zbawiony, chciałby być, dzwońcie do nas na Skype'ie codziennie o 21:00. Ktoś z nas na was czeka, gotowy wam pomóc znaleźć Jezusa. Także to dla was robimy. Oczywiście zapraszam też na nasze spotkania Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie, chociaż niekiedy jeździmy po różnych miejscach świata, znaczy bardziej Polski, wtedy z innych miejsc nadajemy, ale Kościół głównie jest w Lublinie, także tu o 12:30 rozpoczynamy co niedzielę transmisję. Na koniec jeszcze chciałem taki bardzo miły gest, no pokazać, poproszę o pokazanie tych pięknych ciasteczek, które dzisiaj do nas dotarły pocztą z Białegostoku. Tu, jeśli byście chcieli sobie zobaczyć na Facebooku, to trzeba wpisać ciasteczkowe upominki i znajdziecie Dominikę, która właśnie wyrabia takie piękne rzeczy. Jeszcze, nie wiem, czy no, autorzy tych ciasteczek się zgadzają, żeby pokazać ich oblicza, to jeśli będziemy mieć potwierdzenie od was, to jeszcze pokażemy więcej, jak wypiekacie te ciasteczka w poniedziałkowym programie. Bardzo no, przyjemny taki upominek. Widzimy, że no, ile pracy ktoś włożył, bo to podejrzewam, że to jest ręcznie chyba, ten lukier jest ręcznie nakładany. Napis to misterny, naprawdę. Ciasteczek było prawie setka. Część my wysłali właśnie, dzisiaj była taka możliwość podwózki na rajd polsko-węgierski, tam jest około 30 osób, także będą mieć też wspaniałą pamiątkę, także jeszcze raz na Facebooku można znaleźć ciasteczkowe upominki i wiem, że też no nie tylko takie, ale też inne ciasta robicie, także no... Wielkie dzięki za taką miłą pamięć o nas i idź pod prąd. Do zobaczenia.